Brak prądu. A co wy tutaj robicie? Słuchamy piosenkę, jedzie pociąg z daleka. No to super, a gdzie? Na DVD. Jedzie pociąg z daleka, ani chwili nie czeka. Konduktorze łaskawy, zanieś nas do Warszawy. Konduktorze łaskawy, zanieś nas do Warszawy. Ciuch, ciuch, no to super, bo za niedługo idziecie spać. Pyszne chrupki, bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Ej, co jest? Co się stało? O nie, DVD nie działa. A nawet nie mogę tego kliknąć. O nie, nie zdążymy zaśpiewać i się pociąg z daleka. A wiesz co? Brak prądu niestety jest. Czekaj, spróbuję jeszcze światło świecić. Światło też nie ma prądu. Coś tu jest nie tak. Oj, widzicie? Wszędzie zgaszony. Nie martwcie się. Może zaraz oświecą sobie. No, na całym mieście nie ma prądu. No i co teraz zrobimy? Wiem, to zadzwonisz do Bociana Bolka. Okej, już dzwonię. Wykręcę numer. Okej, już dzwonię. Dzień dobry. Co ci dolega? Bo tam u nas nie mamy prądu, a u ciebie? Niestety też nie mamy. Coś chyba awaria jest. Ojejku, szkoda. Do widzenia. Bo Ciambolek też nie ma prądu. Ojejku, to spróbuj zadzwonić do Foki Flani. Dobrze, znowu wykręcam numer. Dzień dobry, mówi Foka Flania, tak? Dzień dobry, co tutaj się stało? Też nie ma prądu. Niestety też nie ma prądu. Coś jest nie tak z nim. Może albo prąd cały wyłączyli, albo nie wiem co. No tak, nie mogę PlayStation niestety włączyć. Do zobaczenia. Foka Flania też nie ma prądu. Mam doskonały pomysł. Zaraz oświecę świecę. O, widzicie? Już po problemie. O, hula, hula! Możemy bawić się w cienie. Dobry pomysł. To tylko Lisio! Albo nie, to nie jest Lisio. To 3 lata temu było. Jestem Lisiem. A ja jestem wielką owcą. A ja wielką meduzą. Możemy grać w cienie jak tylko chcemy. Na przykład kaczka. Kłak, kłak, kłak. A może zaśpiewać ręcznie? Oczywiście. Jedzie pociąg z daleka, ani chwili nie czeka. Konduktorze łaskawy, zanieś nas do Warszawy. No to co? To jak? Idziemy się myć? Tak. I możecie iść spać do sypialni, jak chcecie. Ale wiesz co? Sypialnia jest strasznie ciemna, bo ma ciemną szafę. To wiecie co? To chodźcie, rozłożę wam materace. Będziecie na materacykach spać. Dobranoc, dzieci. Dobranoc. Jest już prąd! Ej, wstajemy! Nie, kochani dzieci. To jest środek nocy, jest pierwsza w nocy. O, ale mi się fajnie wysłało. Możemy posłuchać muzyki? Oczywiście, ale jak najciszej, okej? Okej. O, możemy znowu posłuchać. Trudno to będzie, dużo osób jest wszędzie. A może chcecie kotociaki? Albo tym przyjaciele, co wolicie? Najpierw kotociaki, to wpadę tym przyjaciele. Okej, już załączam. Oglądamy dzisiaj kotociaki. Rzut do celu. Ja nagrałam w październiku, a tutaj w zeszłym tygodniu. Dzień dobry, co robi Celinka? Celinka gra w gry, a Molly śpi. A ja tam? A dobrze, oglądamy kotociaki, bo jest pierwsza w nocy, a niedługo druga już będzie prawie. Patrzcie, jak trafię do celu. Kotki, co się stało z Molly obozem? Patrz, jak trafię do celu. O nie, tylko nie Albus. Jeszcze raz. Bach! Bardzo fajna ta bajeczka.
A teraz oglądamy Team Przyjaciele Super Królik. Hula, cieszymy się bardzo, a mi się podoba w ciemności.